Przy mikrofonie Radia Wiktoria pani Monika Rosińska, założycielka żyrardowskich, utalentowanych rękodzielniczek kulturalnych. Dzień dobry. Pięknie, pięknie. Dzień dobry państwu. No i moje pierwsze pytanie, skąd taka długa nazwa? Skąd? To był tylko skrót, Żurek. A że Żurek, pierwsza litera Ż, że w Żyrardowie, więc ta nazwa wzięła się tak jakby z pierwszej myśli przed zaśnięciem, kiedy już jakiś czas była prowadzona grupa rękodzielna w Resursie, gdzie spotykały się właśnie w niedzielę na Tarasowej w Resursie kobitki, które jak zauważyłam, chciały się spotykać dalej i chciały stworzyć coś fajnego w Żyrardowie. No i ten Żurek mi tak przyszedł po prostu przed zaśnięciem, kartka, długopis, napisałam właśnie tą nazwę, Żurek, a później ją rozwinęłam, czyli żardowskie utalentowane rękodzielniczki artystyczne. W Żurku nie ma ę, ale jest ry, jest ży i wszystkie literki, które po prostu istnieją w naszym, w nazwie naszego pięknego miasta Żyrardów. Jasne, super. Ile czasu już istnieje Żurek? Jak pomyślę, to już jesteśmy tutaj w Żyrardowie prawie 8 lat. Jest to kawał czasu i myślę, że to będzie się dalej rozwijało, bo to rękodzieło nie zaniknie. Przychodzą do nas nowe dziewczynki, już takie młodsze, taka młodzież, która bardzo chce się uczyć właśnie tego rękodzieła, które jak na samym początku myślałam powstawania Żurku, że to będzie na krótką chwilę tylko stworzenie takich warsztatów. A tu proszę, to był po prostu strzał w dziesiątkę w te panie, w te damy Żyrardowa, które po prostu chowały to do szuflady. No i co takiego robi się na tych spotkaniach? Mamy okazję robić praktycznie wszystko, co dotyczy właśnie rękodzieła, tak zwanego naszego hobby, chociaż to hobby przerodziło się już w coś większego, ponieważ jak widzą państwo w mieście w Żyrardowie można spotkać jakieś instalacje, czy ławeczka, czy w Centrum Kultury koło kolorów, czy skrzydła, czy możecie iść na piwko do pubu Rampa, gdzie tam obrobiłyśmy bar. Także coś zawsze wymyślamy takiego, żebyśmy wspólnie mogły to zrobić i później wspólnie to połączyć. Na tym polega właśnie ta grupa, żeby nie robić też dla siebie, tylko też coś dla innych, dla oka. Na to, żeby zobaczyć, że jest jakaś taka właśnie fajna grupa w Żyrardowie, która tworzy cudeńka. Nie tylko w Żyrardowie, bo już zauważyłam, że w Warszawie już przydełkowują słupki. A pamiętam pierwszą naszą właśnie akcją było przydełkowanie z tych takich właśnie najważniejszych drzew w parku Dietricha. No właśnie, bo ja sama zauważyłam, nawet przechodząc przez plac Jana Pawła chociażby, że jest mnóstwo właśnie jakichś, że tak powiem, narzutek albo na ławki. I to cały czas jest? Coraz tego więcej się pojawia? Wiesz co, jeden minus Żyrardowie jest taki, że właśnie wracając do tych drzew, robiłyśmy to przez okres wakacji i za każdym razem, jak te drzewa były przez nas oprzydełkowane, ktoś po prostu te drzewa rozbierał. I nie wiem, mam nadzieję, że brał je dla siebie, używa tego jako szalików, czy jako podkładek, czy kocyków. Mam taką nadzieję, że to nie wylądowało w śmieciach, bo to naprawdę było dużo, dużo pracy dziewczyn. Ale tak, ta ławka jest pilnowana, już jest takim jakby punktem centralnym w Żyrardowie, że jeśli jest ta ławka, to znaczy, że to jest centrum miasta, niedaleko jest centrum kultury, w którym właśnie Żurki działają. Co sezon, czyli co sezon wiosenny, co sezon letni, w zimowym zdejmujemy, jeśli jest naprawdę bardzo, bardzo, wiadomo, dużo śniegu i dużo mrozu, bo to już jest wtedy niepraktyczne, ale na taki sezon typowo ciepły, gdzie można usiąść na tej ławeczce, ta ławeczka jest od nowa przerabiana. No i pytanie teraz, kto może dołączyć? Kto? Każdy. Każdy. Nasza grupa jest niezrzeszona. Działamy pod szyldem Centrum Kultury już właśnie te 8 lat. Dochodzą nowe panie. Mam nadzieję, że może dojdzie jakiś pan w końcu, żeby się nauczył, bo to też nie są puzzle ani grzebanie w samochodzie, ale to jest taki moment skupienia dla siebie. To jest ten czas poświęcony tylko i wyłącznie dla siebie. Ten moment też nauki szydełkowania, który jest na początku bardzo monotonny i nudny, ale później rozwija się w coś większego, bo tak jak patrzę na grupie, te pierwsze kobitki, które do nas przychodziły, coś tam kiedyś robiły, ale nie wiedziały, czy im się to uda. Okazuje się, że są ze mną już prawie 8 lat,
robią, szydełkują coraz lepsze rzeczy, coraz bardziej skomplikowane, robią swoje produkty na kiermasze okolicznościowe, które też odbywają się w Żurku. A wspomnę jeszcze, że Żurek organizuje w Centrum Kultury raz rocznie, już teraz będzie w 2024 roku trzeci raz, kiermasz świąteczny, wielkanocny właśnie w Centrum Kultury w Żyrardowie. No dobrze, było powiedziane, powiedziała pani, że każdy może przyjść. To w takim razie, czy nawet osoba, która nie potrafi? Jak najbardziej, oczywiście. Zostanie zapraszam, nauczona? Oczywiście, zapraszam. Nawet uczymy leworęcznych. Mamy kobitki, które robią leworęczno szydełkiem i leworęczno drutami, więc tu my nie mamy przeszkód. Po prostu przychodzi taka osoba, siada obok nas, pyta się o szczegóły, siadamy koło niej i uczymy właśnie tego relaksu, którego my mamy zawsze w niedzielę. Czyli w każdą niedzielę? W każdą niedzielę od 11 siedzimy ile chcemy. Czasami się zdarza, że nawet 4 godziny, więc oczywiście obiad robi się sam. Ale i widzę, że tym kobitkom i tym osobom, które przychodzą, tego potrzebują bardzo. Tak mi się wydaje. Bo są cały czas. Jest was coraz więcej? Tak. Tak, są też osoby, które już odeszły, ale odeszły, to są moje tak zwane dumy, odeszły z racji tego, że już ta nauka poszła tak daleko, że stworzyły własne firmy i własne marki. Też rozwijają się właśnie na drodze handlowej, że tak się wyrażę, że tworzą już coś na sprzedaż, można nawet się pokierować tym, że te osoby, które mają chusty na plecach w Żyrardowie, to właśnie to są te chusty od tych kobitek, które dalej realizują swoje cele i swoje pasje. To jest dla mnie duma ogromna, że z tej grupy można tak wyjść. Jeszcze takie pytanie mi się zrodziło. W takim razie, jak powstają pomysły? Czy to jest pomysł gdzieś z internetu, czy raczej w głowach, które się rodzą? To jest bardzo ważne, bo nie każdy jest utalentowany aż tak, żeby wyobrazić sobie coś, żeby stworzyć. Wiesz co, powiem tak, że czasami to jest wspólna praca, ale czasami jak coś wymyślę i zaczynam to mówić na forum właśnie przy dziewczynach, to mają takie spojrzenie na mnie, Monia, ty już nic nie wymyślaj, bo właśnie te wszystkie instalacje, które istnieją właśnie w Żyrardowie, plus jeszcze ta choinka, która stoi w Centrum Kultury co roku, właśnie ta szydełkowa, to akurat był pomysł z internetu, który gdzieś tam zobaczyłam, ale na bazie tego, że nie stworzymy 5-metrowej choinki szydełkowej, stworzyłyśmy troszeczkę mniejszą, ponad 2-metrową. To są takie jakby te małe takie części pomysłów ode mnie, ale cały rozwój później jest już w grupie, bo wychodzę z tego założenia, że samemu to tak nie jest fajnie, tym bardziej, że jestem artystą i też czasem mam taką w głowie pomysł, że może sama to zrobię, no ale wiem, że ta wspólna pomoc i ta radość z tego robienia, później, że każdy szanuje to, robi sobie przy tym zdjęcie, wysyła na Instagrama, czy na Facebooka, czy chwali się tym, że jestem w Żyrardowie i znalazłem tą fajną ławeczkę, czy jestem w Żyrardowie i znalazłem te skrzydła, to jest chyba najlepsze, ta wspólna, fajna, grupowa praca, ta społeczność, która po prostu jednym pomysłem ich tak fajnie skleja i oni później to rozwijają po prostu dla innych. To jest najfajniejsze, tak mi się wydaje. I te pomysły idą ode mnie, a najlepsze pomysły idą od grupy. Dziękuję. Moim i Państwa gościem była pani Monika Rosińska, założycielka Żyrardowskich Utalentowanych Rękodzielniczek Kulturalnych. Dziękuję. Pięknie się nauczyłaś, pięknie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Radio Wiktoria i wszystkich związanych z rękodziełem.